Tytuł kursu. Elementy podstawy organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych. Moduł. Przepływ informacji w jednostce organizacyjnej. Temat. Pojęcie i rodzaje informacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Siadajcie. Dzisiaj nie będzie sprawdzianu, ani niezapowiedzianej kartkówki. Dziękujemy panie profesorze. Dzisiaj zajmiemy się pojęciem informacji oraz jej podziałem według różnych kryteriów. O tym wszystkim zaraz dowiecie się więcej. Moi drodzy, na początku wytłumaczę wam, co to jest informacja. Informacje są to wiadomości tworzące wiedzę, odzwierciedlającą procesy i zdarzenia zachodzące w otoczeniu. Jakie powinny być informacje? Informacje powinny być dostarczone szybko i terminowo. Muszą być jasne, zwięzłe i wyczerpujące. Dokładne i rzetelne, kompletne oraz odpowiednio sklasyfikowane. Wyróżniamy trzy rodzaje informacji. Jakie są to rodzaje informacji? Wyróżniamy informacje pierwotne, niepodlegające rejestracji oraz informacje zbiorcze. Panie profesorze, ja słyszałem o informacji pierwotnej rejestrowanej. Mógłby pan wytłumaczyć nam, jaki to rodzaj informacji? Świetnie. Właśnie kolejnym rodzajem informacji jest informacja pierwotna rejestrowana. Informacje te pozyskuje się ze źródeł, które są rejestrowane, np. informacje o pismach przychodzących i wychodzących, rejestrowanie w dziennikach podawczych. Wiecie, jakie wyróżniamy formy informacji? Ja wiem. Wyróżniamy przekazywanie informacji za pomocą formy pisemnej, telefonicznej oraz ustnej. Dobrze, natomiast w kryterium sposobu przekazu wyróżniamy informacje bezpośrednie, to znaczy przekazywane bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy oraz informacje pośrednie, czyli przekazywane za pomocą pośrednika lub medium, które otrzymuje informacje od nadawcy i następnie przekazuje odbiorcy. Przyjrzyjcie się teraz opisowi rodzajów form informacji. Materiał został opracowany w ramach projektu Model Systemu Wdrażania i Upowszechniania Kształcenia na Odległość w Uczeniu się przez Całe Życie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.